Kontrwywiad RMF FM. Niedawny minister, dziś szary poseł. Jarosław Gowin, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I bez krawata, co też w czasach ministerialnych się nie zdarzało. Czy wściekłość i rozżalenie na premiera nieco w pana upadły? Ależ skądże. Nie opadł. Nie. Od wielu miesięcy spodziewałem się takiej decyzji. Byłem na nią przygotowany i w sensie emocjonalnym, i w sensie takim, że wiem, co będę robił. Czyli nawet ćwierci łezki pan nie uronił? Nie, oczywiście, że nie. Okoliczności odwołania, czy ten pretekst do odwołania uważam za bardzo specyficzny, ale podkreślam po raz kolejny, premier ma prawo kształtować rząd w taki sposób, jaki uważa za najlepszy. Ale skoro, jak pan twierdzi, to był pretekst, to jaki był powód? Bo premier mówi, patrzyłem mu głęboko w oczy i miałem wrażenie, że jest gdzie indziej. To gdzie pan był? Rzeczywiście, ja w pewnym sensie jestem gdzie indziej niż pan premier, w sensie programowym. A to chodziło o program, czy chodziło o ambicje, czy chodziło o rywalizację? Realna przyczyna mojego odwołania to są narastające różnice stanowiska, jeżeli chodzi o to, jaką partią ma być Platforma i jak mamy rządzić Polską. No nie, ale premier sugeruje, że pan był w przeciągu politycznym, czyli w drodze między jedną partią a drugą. Nie jestem w przeciągu politycznym, natomiast rzeczywiście uważam, że Platformie potrzebna jest taka głęboka debata programowa, odwołanie się do korzeni, odwołanie się do tych ideałów założycielskich i na pewno warto zastanowić się, czy przypadkiem jakichś ważnych wartości, ważnych treści programowych przez te lata rządzenia nie zatraciliśmy. A warto się zastanowić, czy Gowin powinien w Platformie pozostawać? To nie jest pytanie do mnie. Ja jestem politykiem Platformy, nigdzie się nie wybieram. Partyjna rzecznik mówi, Gowin ma wartość tylko wtedy, gdy jest w Platformie. I pan się pod tym podpisuje. Ja nie oceniam siebie w kategoriach wartości politycznej. Oceniam siebie w kategorii tego, co mogę zrobić dla Polski, dla obywateli. Czy Gowin poza Platformą byłby bezproduktywny? Po reakcjach na moje odwołanie, na przykład po setkach zaproszeń z całej Polski, przy okazji przepraszam te osoby, te środowiska, no, na których, z których zaproszenia nie będę mógł skorzystać, ale sądząc po tych reakcjach mam co do robienia w Polsce. Czy pan nie płacze, a naród płacze? Nie płaczę, ale myślę, że jest wielu ludzi w Polsce, którzy uważają, że potrzebne są głębokie, zdecydowane, odważne reformy, takie, które realizowałem jako minister sprawiedliwości. To jeszcze za sekundkę o tych odważnych reformach, ale ugrupowanie Gowin-Wippler. Daje pan mu szansę na powstanie? Nie, to jest kompletna medialna bzdura. Właśnie dowiaduje się, że będzie kolejna odsłona wynikająca z tego, że mamy się pojawić w tym samym miejscu, chociaż w innych dniach, na tygodniu społecznym organizowanym przez wrocławskich dominikanów. Jeżeli tego typu koincydencje są podstawą do snucia teorii spiskowych, to znaczy, że poziom analizy politycznej no, trochę szwankuje. No i jeszcze to zdjęcie. Zielona marynarka za rękę z Wipplerem w szaliczku. To nie jest stylistyka, która by mi odpowiadała. Mogę być bez krawata, ale nie w jaskrawo-zielonej marynarce. Usłyszeliście wczoraj od premiera jakiś pomysł na polityczny skok do przodu i na te reformatorskie przyspieszenie, którego pan od niego żąda? No ja przede wszystkim uważam, że nie byłoby dobrym zwyczajem, gdyby po takich wewnętrznych spotkaniach, które powinny pozostawać w gronie klubu Platformy, gdyby politycy wychodzili i opowiadali bardzo szczegółowo, co się tam działo. No nie, ale premier mógł was zarazić jakąś wizją, przedstawić ją. Była taka wizja, czy nie? O żadnych takich zdecydowanych reformach nie rozmawialiśmy, poza jedną sprawą, której znaczenia ja bym nie bagatelizował. Mogę potwierdzić to, o czym już dzisiaj można przeczytać w gazetach, że rozmawialiśmy o ustawie o ogródkach działkowych. A o związkach partnerskich? O związkach partnerskich też. Będzie jeden projekt? Liberalny? Na razie nie zanosi się na to, żeby był jeden projekt, ale od razu chcę podkreślić, ja się tym problemem nie zapytam zajmuję, inaczej. Jak bo będzie to jest temat dla mnie kompletnie zastępczy. Jak będzie projekt liberalny, będzie też projekt konserwatywny posłów Platformy? Osoby o bardziej konserwatywnej wrażliwości mają swój projekt. I go zgłoszą. To jest projekt, który pokrywa się z postulatami pana prezydenta Komorowskiego. I taki projekt będzie, jeśli będzie taki liberalny. Projekt jest gotowy, klub może z niego skorzystać. A jeśli klub nie skorzysta, to skorzystają posłowie? No, panie pośle, tak albo nie? Mamy publicznie złożoną obietnicę premiera, że jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, wtedy będą dwa projekty. Tusk jest lepszym premierem czy lepszym szefem partii?
Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Ja tutaj nie widzę jakiejś istotnej różnicy. Dla mnie jest oczywiste, równie dobrym premierem jak szefem partii. Dla mnie jest oczywiste, że szef partii rządzącej powinien być premierem, dopóki Platforma jest u władzy, a Donald Tusk jest przewodniczącym partii, on powinien być premierem. A gdyby Gowin został przewodniczący partii, to Gowin by został premierem. Teraz rozmawiamy o scenariuszu bardzo hipotetycznym. Pan, tak, rozmawiajmy o scenariuszu hipotetycznym, bo rozumiem, że rękawice pan Tuskowi rzuca. Nie, decyzji o kandydowaniu na przewodniczącego nie podjąłem. Podejmę tę decyzję po całym szeregu konsultacji z ludźmi Platformy. Wsiądzie pan Gowinobus i objedzie kraj? Mam bardzo wiele zaproszeń. Wkrótce też zacznę przedstawiać swoje propozycje programowe i zobaczymy, jakie one znajdą. Ale rozumiem, że jak państwo zwolennicy będą mówili Gowinie startuj, to Gowin wystartuje. Taki scenariusz biorę pod uwagę. No i wtedy jak pan wystartuje i jak pan ewentualnie hipotetycznie wygra, to zgodnie z zasadą szef partii, szefem rządu? Ale to jest prosta zasada, która zawsze powinna obowiązywać. W związku z tym, jeżeli pan szuka jakiegoś newsa, że Gowin ogłasza, że chce być premierem i zastąpić Tuska. To pan mówi tak, chce być premierem. To trochę na siłę pan mnie ciągnie za język. A kiedy ta decyzja o starcie? Myślę, że po wakacjach. Po wakacjach? Po wakacjach. Tak jak Schetyna. Na razie w ogóle nie wiadomo, czy będziemy mieli ten nowy tryb wyboru przewodniczącego, a więc przez wszystkich członków. A ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, zresztą podkreślam pomysł samego Donalda Tuska. Jeżeli ten pomysł przejdzie, wtedy wydaje mi się, że no warto, aby w tych wyborach wystartował więcej niż jeden kandydat. Rządowi przydałaby się rekonstrukcja? A to już jest pytanie wyłącznie do premiera. To Schetyna mówi, potrzebna jest rekonstrukcja głęboko. Głęboka. Rekonstrukcja taka pełzająca już się dokonuje, bo w ostatnich tygodniach wymieniono dwóch ministrów. Ja publicznie nie chcę suflować niczego premierowi. A Nowak za swoje zegarkowo-koleżeńskie problemy powinien zostać zdymisjonowany? To też jest pytanie do premiera. Nie, ale to też jest pytanie o wrażliwość polityków Platformy. W stosunku do każdego z ministrów obowiązują takie same zasady, czyli na przykład postępowanie wyjaśniające ze strony CBA. Takie postępowanie, o czym pan premier informował, jest wszczęte. Poczekajmy na jego efekty. I jeśli Gowin zostanie zdymisjonowany, a Nowak nie będzie, to będzie to koniec Platformy, tak powiedział mi parę dni temu jeden z konserwatystów. Pan się pod tym podpisuje? Nie, nie podpisuję się. Platforma jest dużą, silną partią. Mam nadzieję, że zachowa swoją pozycję przez wiele lat. Nawet z Nowakiem w rządzie. I nawet z Gowinem. I z jego zegarkami Nowaka i z konserwatyzmem ja, Gowina. Jak pan widzi, od lat nie noszę żadnego zegarka, bo wystarczy telefon komórkowy, tam też można sprawdzić godzinę. Jarosław Gowin, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.